Zostali Minecraft, tak, PlayStation 4 i zaczynamy od tego, co zrobiłem poza odcinkiem. Trochę mi się nudziło. Odcinka też długo, na długo, no jest standardowo w czwartki i w niedzielę chyba. Jakoś tak. Tu zrobiłem sobie farmę drzew. Jest trochę tak na krawędzi wysunięta. Wszystko oczywiście koblem tu obstawiłem. Zaraz pokażę jeszcze farmę. Proszę bardzo, posadziłem różne sadzonki. Tu mamy na przykład skrzynkę, jak chcemy wyciąć. Tu już jest tyle sadzonek się narobiło w międzyczasie. No i tu mamy różne drzewka, które mogą rosnąć. To raczej wątpię, żeby urosło. Ale kto to wie. Porobiłem też wyjścia. O, tu jest na przykład takie ciekawe. No i tutaj można sobie wyjść. Tu swoją nogą jeszcze może dzisiaj wyjdziemy, bo znalazłem tam nie kopalnię, tylko jak to się nazywa? Jaskinie. O. I to trochę tam wystaje też w niektórych momentach, więc to tak fajnie dosyć wygląda z zewnątrz. Wejdźmy tu sobie na górę. Ogólnie ten domek jest w bardzo ciekawym miejscu. Jest tak ustawiony. Jest bardzo pod kątem. Tu zrobiłem te zejście, co jest. Ładnie trawką obsadziliśmy. No i tak, tutaj jest wszystko tym płotkiem. Tu jest są drzwiczki. Tutaj sobie przechodzimy. No i tutaj jest ta farma już w pełni skończona. Wszystko jest. Przeczytałem sobie, że jednak z lodu się nie robi nic zbitego lodu. Inne się go tam wyrobić. On tu będzie po prostu zamarzać. Nic z tym nie zrobię. No i tak, tutaj mamy marchewki, tu pszenicę, arbuzy i dynie. No tu akurat mamy. Możemy sobie zebrać. Oczywiście to jest taka pseudo-farma, no bo z niej nie będziemy dużo. I tu są jeszcze butaki. Co to brać? Tak, i tutaj, żeby to nam nie zamarzło i nam nie wysadziło tej trzciny, musi to w ten sposób wyglądać. Zaraz wam pokażę, bo jeszcze coś padło. Nic nie padło. No i z takiego jednego możemy 16. To w ogóle jest 7 na dół, to creeper jakiś tam chodził. I na samym górze jest farma kaktusów. Wiem, trochę dziwnie to wygląda. O, jeszcze zrobiła dynia. Trochę dziwnie wygląda to na samej górze, ale no dobra. Nie będziemy marudzić. Musiałem gdzieś to znać. Wow! Brzoza wyrosła. Tak wysoko. No to nieźle. To po odcinku ja sobie będę to później wszystko ścinać. No tutaj jest ogólnie to samo. Tu tylko skrzynkę chyba wrzuciłem. Ja nie wiem, czy to było jeszcze w odcinku, czy poza. No tu sobie to wrzućmy. Tak. No i dzisiaj ogólnie będziemy się zajmować dalszym przenoszeniem rzeczy. No, to jeszcze pokażę to. Ale nie było, że nie było. Proszę bardzo, mamy kaktus. Jeszcze może właśnie, bo takie rzeczy to będę po prostu nagrywać sobie tak w wolnym czasie, jak chodzenie w kopalniach czy coś. Po prostu będę może później takie odcinki wychodzić, które są nagrywane dużo dłużej, ale jednak dużo, dużo więcej się dzieje. Tylko przy nich więcej czasu. Wtedy to jeszcze się zobaczy, dobra. To mi się naprawdę bardzo podoba. Wyjąłem nie bez powodu mieczyk, ponieważ nie wiem czemu się respią tutaj potwory dniem i nocą. Tak. To tak trochę nie za ciekawie. Ktoś mi powiedział, żebym podczas nagrywania tych Minecraftów coś mówił jeszcze. Znaczy, żebym coś mówił, ale takiego jeszcze innego poza mną. No to zawsze jakiś pomysł. A, my tu już wszystko przenieśliśmy. To chyba sobie pamiętam. Ale gdzie są Willidery? Halo? To mi się nie podoba, szczerze. Ej! Dobra, jest jeden. Mamy jednego Willidera, ale jeden to trochę mało do rozmnożenia. Potrzeba co najmniej dwóch. Może jakiś poszedł na łono. Nie wiem czego. Ej no, drugi villager mi tu potrzebny. Dobra, tym się zajmę później. Jak nie znajdziemy drugiego, to będzie naprawdę problematycznie. Tak, tu jest ta farma cały czas na dole. O, i on tam jeszcze sobie gdzieś idzie, to nie wiem, co z nim zrobimy. Włączyłem stopper, więc nagrywam już 5 minut, a tylko pokazałem to, co robiłem poza odcinkiem. No to nieźle, pojechałeś, Kasper. Dobra, pójdźmy sobie na chwilę do tej... Gdzie jest słońce? Zaraz sobie tam pójdziemy. A lawę sobie wykorzystamy w ten sposób, że weźmiemy sobie wiaderko.
I czy ja nie, naprawdę nie wziąłem ze sobą żarcia? No chyba nie. Weźmy sobie trochę lawy. Dobra. Mamy lawę, lawę wykorzystamy do przepalania, bo mam już dużo tego przepalania. A nie, może jakoś tego Willibrorda gdzieś tam wzięło. Wiem, że wtedy też nie powinienem tego chronić, ale dobra. Winda. Problem jest taki, że jak winda się zetnie, to naprawdę to jest problem. Dobra, opał jest i teraz żarcie. No weźmy sobie, zjedzmy. No jest to, że to mało daje. O, tylko jeden. Tak? Jeden. No to nie jest aż tak źle. Dobra, robi się noc, prześpijmy się i od razu idziemy z rana. Do kopalni. Jedynie jest, pochodnie są, drewno, drewno zostawmy trochę, bo jest go dużo. Tutaj też, a właśnie, zapomniałem powiedzieć, że posortowałem tutaj te wszystkie rzeczy. Więc jak widzicie, już trochę surowców, szkła jest dużo, to się przyda. Drewna też jest dużo. No i ogólnie tych surowców już teraz jest wystarczająco. Mam nadzieję swoją drogą, że ten odcinek zostanie obejrzany przez dużą garstkę. Dobra. Ale wiem, że są osoby, które tylko oglądają u mnie Minecrafta. To raczej nie na tym polega. Okej, okay, idziemy. Później oczywiście zrobimy sobie podkop pod moim tym... pod moją siedzibą, aby coś tam więcej znaleźć. I gdzie jest ta moja jaskinia? Gdzieś ona tutaj była. Tu u mnie jest taki ciekawy lasek. Chyba tu. Dobra. O, a tak się fajnie zapowiadało. Dobra. Ale był już jakiś potwór, chociaż tyle. Dobra, to taki trochę nie wypał z tą jaskinią. Dzisiaj coś jeszcze musimy zrobić. Jakąś jaskinię czy coś, to minimum. Problem taki, że na moim obszarze to tak trochę kiepsko z tymi jaskiniami i tym ogólnie wszystkim. Mało się tego tutaj zespiło. To będzie... Nie, na jaskinie są, bo tutaj przecież było, coś się pojawiło. Tak, drewno tutaj akurat jest pod dostatkiem dookoła mnie. O, jasne. Pod dostatkiem, creeper. Jest to creeper, ja tobie podziękuję. Tak, tutaj coś jest wystającego. Okej, no i co? Wilk. Trochę drzewek. Kałamarnica. I nic. Serio? Poszukiwanie jaskini dzisiejszy odcinek będzie się nazywać. Szkoda, że jeszcze nie wziąłem ze sobą łóżka, to by się przydało. Jeżeli tu są wilki, to znaczy, że tu jest mało zwierzaków. Albo jest ich bardzo dużo. What the hell? Ej, serio. Żelazo by mi się... O, jest, coś mam. Żelazo by mi się przydało. Mogę ze sobą wziąć mapę. Standard. Bo po co mi to? Tak, jasne. Tu nic nie ma. Chyba. Pamiętajmy, że te góry to mój dom. To wygląda mi jak jaskinia z końcem. A my chcemy coś dłuższego. O, to się dobrze... O. Jasne. To się dobrze zapowiada. Tak. To dobrze wygląda. Albo i nie. Naprawdę kiepsko coś tutaj z tymi jaskiniami. Chyba zaraz wrócimy i będziemy coś innego robić, bo to...
Bo jednak też za daleko to nie chciałbym jakiejś jaskini znaleźć, bo później będą powroty, trudności z powrotami. Może po prostu zrobię podkop pode mną. A tutaj sobie pobiegam jeszcze. Jedzenia to ja mam spoko. A buzów to mi wystarczy spokojnie. Wysoka trawa. I co? I nic. Tutaj coś latającego. No, moja chatka. Zjedzmy sobie żarcie. Jak zacznie się robić ciemno, to wracamy. To jest pewne. Ponieważ tak jak mówiłem, cały czas nie mam zamiaru się bić. No, tutaj widzę jakieś fajne rzeczy do kodowania. Jakieś tutaj, o, proszę bardzo. Ciach, ciach. Ciach. Ej, chodź tutaj. Wiecie, to mi się tak sądzę, że coś się ściemnia. O, grzybki. Weźmy grzybki i wracajmy. Znaczy, idziemy w moim kierunku, co nie? Idziemy w kierunku, o, tu trochę. Jest kubek. Dobrze, bardzo dobrze. A tu jest moja góra. Swoją drogą, powiedzcie mi, jak wydobyć z tego grzybka coś? Pewnie trzeba mieć ten specjalny kill-off i tak dalej, ale czy da się to jakoś inaczej obejść? Tak, tam jest pustynia, ściągnie. Może w kolejnym odcinku jakąś pustynię się trochę zapuścimy. Bo dzisiaj mamy już 12 minut i cały czas nic nie zrobiliśmy. Dobrze. A więc, ponieważ nic nie zrobiliśmy, zajmiemy się budową dalej mojego domku, czyli piętro niżej. Tym się teraz zajmiemy. Albo możemy trochę też zejść w dół. Ale najpierw musimy zjeść. 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 Zjedliśmy. No dobra, i możemy iść w dół. Standardowe spiralne schody. Standardowe, czyli takie. Ale później dało się zrobić jakoś w miarę coś z tego. Mam żelazny kilof przy sobie, jakby coś. Jakby było coś ciekawego, ale on jest tylko po to do ciekawych rzeczy. Tak pewnie domyślacie się, czemu tego teraz nie robię. No ale no. Nie mógłbym po prostu z niego cały czas korzystać. Bo jednak tego żelaza mamy mało. A przydać to ono się przydaje. Chociażby do wiader. Ale wiader to jedno wystarczy póki co. Zastanawiam się, czy jak zrobimy ciasto, bo ciasto potrzebuje mleko, a mleko potrzebuje wiadra, aby zebrać mleko od krowy, to ciasto z żerami, to wiadro? Czy ja dobrze myślę? Czy moja logika jest słuszna? Dobra, idziemy w dół. Mamy ten na środku, to już sobie zostawię. I co? I nic nie ma. Normalnie jakoś nic tutaj. Może być portal do Netheru, możemy znaleźć. Znaczy nie do Netheru, tylko do Kresu. Tam do czegokolwiek. Otchłani, Kresu. Tego jest dość dużo tego. Jakieś diamenty by się swoją nogą przydały. Idziemy w dół. I nie ma ani żadnych jezior, ani nic. Lawy. Normalnie nuda coś tutaj. No już trochę zeszliśmy. No to jak nic, już musieliśmy trochę zejść. No nie, żeby nie było tak jak ostatnio w kolejnym odcinku Minecraft. Dzisiaj zrobiliśmy nic. Nie, tak ma dzisiaj nie wyglądać. Pochodnie się kończą. No ma, zróbmy trochę pochodni.
Da, pochodnie są. Można iść dalej. Tu zostawiłem specjalnie jeden blok, jakby coś, żeby na nim się zatrzymać. A nie polecieć na sam dół. No i co? No i nic. Szkoda, że nie wziąłem mapy. Byśmy widzieli chociaż ile jestem w dół. Hello, jakieś jaskinie czy cokolwiek. Nawet może być ślepa jaskinia. Tylko żeby coś było tutaj w końcu. W końcu się okaże się, zrespiliśmy, czy znaleźliśmy takie miejsce, gdzie nic nie ma. Zero surowców, zero niczego, w ogóle. Nuda i beznadzieja. Przecież żeby dalej się osiedlać, to potrzebujemy żelaza. Chociażby do pociągów, to jednego trochę kobla zbierzemy. Ale jak mi się skończy to narzędzie, to marnie to. Idziemy w dół i nic. A zaraz się skończy. O, mówiłem. O, pięknie, dobra, teraz trzeba stąd wyleźć. Ja celowo dzisiaj nie robię timelapsów. W kolejnym odcinku będą timelapsy. Dobra, wejdźmy sobie to. Wiemy, że może trochę was przymulać i w ogóle. No ale tak niestety dzisiaj musi to wyglądać. Bo dzisiaj nie chcę mi się tego renderować. Bo jak nie robię timelapsów, ani muzyczki żadnej, po prostu nagrywam i wrzucam. Prosta technika. A tak to trzeba jeszcze coś wymyśleć. Jeszcze coś ekstra. No ma. Czemu nie mogę wejść tam? No ma. Lepiej tam pochodnie sobie tu zostawmy. Mamy 17 minut. Robi się ciemno. Trzeba zabić nowe narzędzia. Prześpijmy się. I wracamy tam, bo nie no, zejdzie i oczywiście bierzemy już ze sobą mapę. Żeby nie było tak jak przed chwilą. No, tutaj, tu są narzędzia, ale nie ma tego czego chcemy. Tu jest mapa. Chwila. Tu są takie ciekawe rzeczy, to tu sobie poprzerzucajmy. Bloczki. Bloczki chyba tu wrzucamy. To sobie przerzućmy kobla i możemy iść. Zaraz po tym, jak sobie zrobimy siekierki. Znaczy. Dobra, i. Kilofy. Na maksa. Lecimy w dół. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, że tu tak od razu zlecę. Wiem, mogę zlecieć w dół, ale nie wiem, jak to się skończy. Okej. Okay. Aha. A teraz trochę zeszliśmy. Okej. 42. No to jeszcze trochę tych bloków jest do przebicia, aby dojść na samo dno, ale. No, nie chcę tutaj robić kopalni odkrywkowej bez żadnych sukcesów. No tak trochę kiepsko. Trochę słabo. Żadnego żelaza, żadnego niczego. Zawsze coś się znajduje. O, węgiel. To już dobry znak. Jasne, jakbym jeszcze miał cierpliwość na wydobycie węgla. Dobra, węgiel jest. Może jakieś jezioro lawy. Każde jezioro, cokolwiek, to już jest dobry znak. Chociaż węgiel to... Niekoniecznie, wszystko jest dobre. Bo węgiel się po prostu respi. Znaczy tutaj jest trochę... Jachu. Ale ty pewnie po prostu się zrespił. Po prostu się pewnie tutaj stworzył i tyle. Ja to tak specjalnie robię, żeby później tu zrobić schody. Choć prawdopodobnie zrobię tutaj windę, ale... Winda jest kosztowna. Dobra. I co? I na tym skończymy dzisiejszy odcinek zaraz. Tak? No tak. 19 minut. Dobra, cel odcinka, zejść do 20. Zejdziemy do 20 i możemy z poczuciem, że nic pod nami nie ma. Albo jest, ale nie trafiamy w ogóle w to. No bo to tak musi być, że nie trafiamy. To jest niemożliwe, żeby nic tu nie było. Zawsze są jakieś jaskinie. Nawet pod pustynią są jaskinie. A pod górami co jest? Nic.
Znowu węgiel. Nawet redstone'a nie ma. A redstone akurat by się przydał. Do tłoków chociażby. Bo bez redstone'a to żadnych tłoków nie zrobimy i nie będzie żadnych mechanizmów. Gravel się jeszcze pojawi. A gravel to ja nie lubię. Jak się kopie pod ziemią, to on jest naprawdę denerwujący, jak nie wiem. Leziemy w dół. Dalej. Chcę coś znaleźć. Jestem żądny przygód, co nie? Dalej. Bo zejdą mi w końcu 3 kilofy na wydobywaniu tylko surowców spod ziemi. Jeżeli tak to będzie wyglądać, to w następnym odcinku koniec z tym i idziemy... robimy sobie dalej bazę. Mój domek. Kolejne piętra pode mną. Tylko to nie ma sensu robienia tych pięter, jak nie mamy żadnych surowców, z których można coś uzyskać. Dobra. Skończyło się, jedziemy dalej. No i jesteśmy... Dobra, 21 minuta. Zejdźmy już tam na sam dół. Bo jesteśmy blisko, możemy to zrobić. O, właśnie. To chciałem powiedzieć. Tylko my to źle zrobiliśmy. Teraz wiecie, co byłoby idealne? Jakby mi tu creeper wybuchł. No normalnie to byłoby piękne. Albo jakikolwiek inny potwór. Jasne. Hop, hop. Jest tam kto? Nie no. Nie będę się... Kamień z rybika? Dobra. To tyle, nie będziemy dalej ciągnąć w temacie tego. Mamy jezioro lawy. Mamy żelazo. Nie no, żelazo. Żelazo, żelazo, żelazo. Żelazo to ja sobie zbiorę. Bogaty to ja normalnie tutaj jestem. Dobra. O, jeszcze żelazo. Dobra. Resztę chcę sobie zbierać już poza odcinkiem. Żeby nie było. No i z tej strony to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Odcinek trwa według mnie 23 minuty. Jeżeli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zasubskrybujcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!